Siódma edycja Moto Show zbliża się wielkimi krokami, a rozmawiać będziemy o tym z panią Moniką Stefaniak, rzecznikiem prasowym tej właśnie imprezy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz z Panem Adamem Bartoszewiczem, organizatorem siódmej edycji Moto Show. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Zainteresowanie imprezą jest ogromne, co słychać również na antenie Radia 5. No i właśnie tutaj pojawia się pytanie oczekiwane przez naszych słuchaczy, czy są jeszcze bilety. Tak, zainteresowanie jest ogromne i właśnie z tego względu postanowiliśmy przedłużyć trochę przed sprzedaż biletów, także w tym momencie są jeszcze bilety dostępne przez internet na e-bilecie, a także w punktach stacjonarnych. Jeżeli chodzi o sam program tej imprezy, jest on bardzo bogaty, a impreza podzielona jest na dwa dni. Przypominamy, to najbliższa sobota oraz niedziela. Co możemy w nim znaleźć? Tak, zapraszamy wszystkich od godziny 10 do godziny 18. Atrakcji naprawdę będzie cały ogrom, także ciężko będzie mi tu wszystko wymienić. Ale z głównych, najważniejszych atrakcji na pewno. Zlot motoryzacyjny, który będzie podzielony na kilka stref. Będzie można zobaczyć naprawdę wyjątkowe auta, zarówno stuningowane, auta klasyczne, motocykle, auta ciężarowe. Nawet będzie strefa maszyn budowlanych. Um, będzie też można um, będzie też można przyjść um, do strefy kobiet. Jest to nowość na, um, na zlotach. Co tam znajdziemy? Na strefie kobiet, przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy kobiety, które kochają. Toaletki, motoryzację. stanowiska do make-upu, czy to nie tym razem? Nie, nie tym razem. Tym razem stawiamy zdecydowanie na, na motoryzację. Będziemy mogli porozmawiać z kobietami, które pasjonują się motoryzacją. Jest nas coraz więcej, także myślę, że. Co pokazują przykłady chociażby Gosir Dest. Tak, zgadza się. Będziemy też gościć na naszym zlocie Moto Złośnice. Jest to znana polska drifterka. Będzie również dawać pokazy swoich umiejętności. Także to też myślę, że jest to dosyć ciekawa atrakcja. Oprócz zlotu motoryzacyjnego będą pokazy driftu. Będzie też można skorzystać z, z przyjażdżki właśnie takim autem z, z profesjonalnym, zawodowym kierowcą. Oczywiście na miejscu pasażera. No i w niedzielę, co myślę, że też przyciągnie bardzo wiele osób, będą finały jednej czwartej mili wyścigów. Panie Adamie, pan jako organizator, na którą z tych atrakcji czeka najbardziej? No wiadomo, z pewnością na wszystkie, ale gdybyśmy mieli wybrać taką jedną, jedyną, to... Zdecydowanie na finał ogólnopolski, wyścigów na 1,4 mili, mamy zgłoszonych zawodników z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, z Rosji, e, szykuje się naprawdę śmietanka zawodników na drag racingu, e, mam, mamy już na przykład jedną perełkę z Litwy, która zrobi czas poniżej zdecydowanej ósemki, 8 sekund na 402 metry, to jest, no, to jest diabeł na kołach tak naprawdę, który hamuje dzięki spadochronowi. To robi wrażenie. Tak, zdecydowanie. To, to będzie jeden z głównych, ale tak naprawdę pierwszy raz w tej części kraju będą pokazy tego driftu. Z Drift Taxi to jest na sobotę główna atrakcja, więc warto się wybrać, usiąść na miejscu pasażera i poczuć te ogromne, e, ogromne prędkości, latając z bokiem. Będzie głośno, szybko. Co jeszcze znajdziemy w programie? Dodatkowo, jak zawsze, mamy bungee, strefa bungee będzie, będzie można wykonać skok, loty helikopterem. Dodatkowo, tak jak poprzednio uprzedzałem, że mamy jeszcze masę atrakcji, których nie ujawniamy w głównej kampanii reklamowej. Jedną z atrakcji, na przykład, już mogę powiedzieć, jest przyjazd 105 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, która wystawi się ze swoim sprzętem, wystawi się ze swoim stoiskiem, będzie werbować młodych chłopaków do wojska, więc zapraszamy serdecznie do tej najświeższej, że tak powiem, atrakcji. Z atrakcji. To bardzo szeroko jest to wszystko opisane u nas na Facebooku motuszałsłuwałki.pl oraz na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. Tam są szczegółowe informacje o imprezie. I natłok informacji jest tak duży i, i działań jest tak duży, że czasami u nas jest już duży problem z komunikacją, więc z góry dziękujemy za cierpliwość, bo jednak czasami nam zajmuje trochę czasu, żeby odpisać na wiadomości. Tutaj muszę powiedzieć, że to połączenie motoryzacji i wojska wydaje się być bardzo ciekawe, ale to również praca na rzecz ekologii. Nakrętki. Tak, zgadza się. W tym roku będziemy mieć okazję pomóc dzieciom. Razem z Polskim Trackerem um, będziemy prowadzić akcję pod hasłem razem z kierowcami pomiędzy dźwiękami. E, akcja będzie polegać na tym, że e, będziemy zbierać nakrętki. E, potem sprzedaż, pieniądze ze sprzedaży tych nakrętek trafią do. E, będą. E, 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 m, przepraszam. Trafią do, e, do sprzedaży, pieniądze ze sprzedaży tych nakrętek e, będą przeznaczone na świąteczne akcje e, dla dzieci. Czyli nie tylko oglądamy, nie tylko się ścigamy, ale również i pomagamy. Tak, to streszy. cieszy. Tak właśnie, to jakiś trend. Gromadzimy bardzo dużo rzeszę ludzi zmotoryzowanych, ale też i rodzin z dziećmi. Bardzo mocno nastawiamy się e, na rodziny z dziećmi, dlatego też jest możliwość kupienia biletów rodziny, które e, dzięki temu, że e, jak kupimy bilet rodziny, są bilety jeszcze dużo tańsze. Mimo, że są bilety tanie, to jeszcze są dużo tańsze. E, to chcemy wykorzystać ten potencjał, tak, i pomóc też dla dzieci. Akcja Kierowcy Dzieciom e, od lat pomaga dla dzieci na przykład z wadami słuchu. I dostaliśmy propozycję współpracy jak najbardziej to nagłośniamy. Zachęcamy wszystkich, żeby każdy chociaż jakby przyniósł po pięć nakrętek, to byśmy naprawdę zrobili dużo, dużo e, dobrych rzeczy dla tych dzieciaków. Szanowni Państwo, pamiętamy, wybierając się na Motoshow, zabieramy nakrętki i tym samym pomagamy. Skoro wspomnieliśmy już o potencjale, tak na zakończenie, to czy mamy już w planach na ósmą już edycję? Jest w planach ósma edycja. W niedzielę o godzinie około 15 zostaną państwo poinformowani dzięki naszym mediom społecznościowym. Gorąco zapraszamy na imprezę. Zobaczycie, jaki to jest power w tej imprezie drzemie, jaki jest w ogóle ogrom tego lotniska, który został wybudowany w Suwałkach. To jest niesamowita infrastruktura. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować dla pana prezydenta Suwałki i dla ogólnie całej ekipy Urzędu Miasta oraz jednostek współpracujących z miastem, podległym miastom, ponieważ naprawdę jak organizator spotykamy się tutaj z otwartością, z rozumieniem, naprawdę. Tak powinna wyglądać właśnie współpraca organizatorów imprez razem z władzami miasta, żeby organizować tak potężne projekty, które i promują miasto, ale też wiemy, że dzięki tej imprezie baza noclegowa w, Ełku, w Suwałkach jest chyba już dopięta na sam koniec. A mamy koniec września, sezon turystyczny już za nami, a baza noclegowa jest zapchana, więc dzięki tej imprezie naprawdę miasto też bardzo dużo korzysta. W tym miejscu chciałbym też jeszcze państwa poinformować o zmianach organizacyjnych lekkich Widzowie, którzy przyjeżdżają na teren imprezy, wjeżdżają od drogi Raczkowskiej w kierunku PGO. Zakładu PGO. Tam jest specjalnie zrobiona droga dla Państwa wjazdowa na teren parkingów. Parkingi na terenie imprezy będą dla Państwa przygotowane, są zupełnie darmowe, więc zapraszamy serdecznie wszystkich na imprezę 21-22 września. Sobota, niedziela będzie ogień. Przypominamy, siódma edycja moto przed nami to już w ten weekend 21-22 września. No to życzymy chyba tylko dobrej, przede wszystkim suchej pogody. Z tego co się zapowiada, pogoda będzie elegancka, temperatura fajna, w wiaterku się nie spodziewamy, ładne słoneczko ma świecić. Zachęcam jeszcze. Jest możliwość jeszcze dzisiaj nie, jeszcze dzisiaj tylko kupić bilety w Pabie Komin. Centrum informacji turystycznej, sklep alkoholowy Imperium. Są jeszcze ostatnie bilety po tej najniższej cenie. Zapraszamy serdecznie, ewentualnie e-bilet. Na e są dostępne do piątku do godziny 24. Siódma edycja Motoshow przed nami, o czym rozmawialiśmy z panią Moniką Stefaniak, rzecznikiem prasowym tej imprezy. Dziękuję. Dziękuję również. A także z panem Adamem Bartoszewiczem, organizatorem siódmej edycji Motoshow. Bardzo dziękuję No i powodzenia. Dzięki bardzo i zapraszam na lotnisko.